bardzo. A chcę powiedzieć, że wśród nas są goście specjalni i artyści. Witam wszystkich artystów, a są artyści specjalni. Między innymi pan profesor Jan Kucz, który jest autorem jednej z prac. Przyjaciel Orońska. No i nasz mentor, czy jako instytucji. Jest szczególnie na miło. No i pan profesor Murzyniec, dziekan Wydziału, Murzyn, przepraszam, pan profesor Józef Murzyn, dziekan Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. No i oczywiście uczeń pana profesora Kucza. Na uczeń nie wygląda, bo jest profesorem już od kilku lat, też autor znamienitych rzeźb, pan Andrzej Szarek, profesor. Witając jeszcze raz, chcę powiedzieć tak, że jest, dzisiaj otwieramy trzy wystawy. Alfabet rzeźby, koncepcja wymyślona przez naszych pracowników, jest to już siódma odsłona w tym wydaniu, poprzednich kilku również, ale w tym wydaniu kuratorem jest pani Anna Podsiadło. Jest to przedostatnia wystawa tego typu. Alfabet się już kończy, ale zapewne nie zakończymy wystaw takich przeglądowych, edukacyjnych, albowiem sztukę można interpretować nieskończoność. Tak? Także jak nie będzie się to nazywało alfabetem rzeźby, to wymyślimy jakąś inną nazwę. Jesteśmy zatem na otwarciu wystawy Alfabet rzeźby. Następnie przejdziemy do naszej galerii Oranżeria. Tam będzie artysta młodszego pokolenia, pan Tomasz Skórka, a kuratorem jest znamienity też artysta i nasz pracownik, pan Leszek Golec, a następnie do kaplicy, gdzie pan Tomasz Tomaszewski zrealizował dla tego miejsca na kaplicy specjalną pracę. Nie przedłużać, nie chcę przedłużać, nie chcę przynudzać. Witając jeszcze raz serdecznie, życzę mi wrażeń, a o głos poproszę panią Annę Podsiadło, która nam przybliży dzisiejszą wystawę. Dziękuję bardzo. Witam serdecznie Państwa. Jako kurator chciałabym nakreślić ideę założenia tej wystawy. Jak wspomniał pan dyrektor, jest to już siódma edycja Alfabetu. Rozpoczęliśmy pracę nad Alfabetem w 2009 roku. Jest to wystawa, która ma charakter edukacyjny. Skierowana jest przede wszystkim do młodzieży, w tym również do młodzieży artystycznej. Wystawy z tego cyklu mają takie założenie, że prezentują konkretne hasła z obszaru historii sztuki, odnoszące się do rzeźby i działań z rzeźbą związanych, bliskich rzeźbie. Jak wspomniałam, wystawa skierowana jest głównie do młodzieży, niemniej jednak myślę, że również dojrzalsza część publiki znajdzie na niej wiele intrygujących treści i form. Młodzież ma to do siebie, że dotyka świata, poznaje świat przez wzrok, przez wyobraźnię. Dopiero potem włącza się wiedza, która pozwala te treści, które młodzież poznała, pozwala usystematyzować i rozumowo rozpoznać. Dlatego też wystawa aktualna wystawa ma charakter takiego rzucony fuzji. Głównie chodziło o to, żeby młodzi ludzie mogli zapoznać się, zgadzać się z sztuką poprzez wzrok, poprzez intrygujące zestawienia, kontrastowe zestawienia prac. Na aktualnej wystawie, poza pracami, które pochodzą z naszej własnej kolekcji oranżerii, budowanej od wielu lat, prezentowane są również prace odrzucone przez Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej przez Wolności Radzieckich oraz dzięki niezwykłej uczynności artystów, m.in. profesora Jana Kucza, profesora Andrzeja Szarka i artystkę młodego pokolenia Stankowa Adamu Demo. Tak jak przy poprzednich edycjach, również w tej edycji postrzegliśmy się taką
narracyjną metodą prezentacji. Kwatera, w której się znajdujemy, odnosi się do różnych haseł z historii sztuki, w tym na przykład do socrealizmu, do którego obraz ilustrację rzeźbiarską stanowi praca eksponowana tutaj Magdaleny Więcek, wnuk górnicy. Jedna z pierwszych jej prac socrealistycznych, myślę, że bardzo dobra. Kolejne hasło, na temat którego chcieliśmy się wypowiedzieć, to jest secesja. Ilustracją do tego zagadnienia stanowi praca znakomitego rzeźbiarza okresu Młodej Polski Wacława Szymanowskiego. To jest płacząca, która znajduje się tutaj. Jest to ostatnia postać skorowodu z pochodu na Wawel, tej wizjonerskiej, niezwykłej rzeźbiarskiej, niezrealizowanej grupy artystycznej Szymanowskiego. I jedna z ostatnich prac Szymanowskiego, którą wykonał osobiście. Kierując się w prawą stronę, poruszamy zagadnienie sztuki ludowej, a tak naprawdę współczesnej sztuki ludowej. I tutaj są prezentowani artyści z naszego regionu tak naprawdę, bo to są artyści, którzy mieszkają i tworzą w obszarze ziemi radomskiej i ziemi kozienickiej. Jest wśród nas pan prezes Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Stanisław Grudzień, którego praca też jest na wystawie eksponowana. Serdecznie witam gości z Kozienic. W obszarze tej sztuki ludowej staraliśmy się zilustrować takie hasła jak na przykład ukrzyżowanie, sąd ostateczny, świątek. W ramach wystawy dosyć mocną i dużą reprezentację stanowią prace poruszające tematykę tkaniny jako materii rzeźbiarskiej. Tutaj termin ten obrazują prace profesora Jana Kucza w kwaterze centralnej, niezwykle mocna i sugestywna nasza demokracja. Jest również instalacja Marcina Werdyszaka oraz prace wspomnianej wcześniej Iwony Demko. Prace te, poza tym, że artyści operują w nich tkaniną i to w bardzo różny sposób, wkraczają też w obszar sztuki zaangażowanej, czyli wypowiadają się na różne tematy i społeczne, i polityczne, czy na temat sztuki feministycznej. Kolejna narracja to jest szkło jako materia rzeźbiarska. I tutaj zaprezentowaliśmy również prace z naszej kolekcji oraz użyczone, między innymi prace nestora polskiego szkła artystycznego Henryka Albina Tomaszewskiego, świetna praca z naszej kolekcji Jana Wardyszaka oraz Krystyny Szwarcer-Litworni i Piotra Górki. W ramach wystawy swoje miejsce znalazło również tworzywo rzeźbiarskie, które do sztuki, do rzeźby współczesnej wkroczyło w XX wieku. Tutaj są prace, trzy prace, które nabyliśmy do kolekcji w 2013 roku. Jest to wspaniała praca Lady Snow duetu artystycznego Kijewski Kocur, Marty Przonak Jednorożec i Immaculata Piotra Jakuba Bąkowskiego. Kolejne takie zagadnienie, które w jakiś taki inny sposób staraliśmy się pokazać, jest to zagadnienie światła w sztuce współczesnej, w rzeźbie współczesnej. I tutaj prezentujemy pracę Antoniego Przeszty, Zbigniewa Gostomskiego z Muzeum, z Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownią w Radomiu oraz Tomka Kawiaka. O pracach Iwony Demko wspomniałam już wcześniej. Poza tym, że są one ilustracją, obrazem do bardzo szerokiego, rozbudowanego terminu sztuki feministycznej, to jednocześnie są one też jak gdyby uzupełnieniem do hasła Soft Sculpture. Wystawę aktualną zamyka, myślę, w taki wspaniały, imponujący, wizjonerski sposób. Zamykają prace Andrzeja Szarka, związanego, jak wielu zresztą wcześniej wymienionych artystów, z Orojskim od bardzo wielu lat. Są to prace, w których wyczuwalna jest w jakiś taki tajemniczy sposób wrażliwość, pasja do sztuki surrealistycznej, czy też do sztuki czerpiącej jakieś inspiracje z tego kierunku. Obszar wystawy, mimo że są to prace, które nie mieszczą się w galerii, wpisane są również dwa wspaniałe dzieła, które mówią o site specific, o rzeźbie wykonanej dla miejsca. Są to dwie prace, wspomnianego przed momentem Andrzeja Szarka Omnia Audit oraz praca Wojciecha Fangora Sygnatury.
Na takie zakończenie chciałabym również wspomnieć, tak jak nadmieniłam wcześniej, że jest to wystawa edukacyjna. Ona jest zbudowana poprzez takie kontrasty i liczymy na to, że będzie działała na wyobraźnię młodych ludzi. Ze swojej strony bardzo, bardzo chciałabym podziękować wszystkim pracownikom centrum za pomoc w krystalizowaniu się tej części technicznej, aranżacyjnej wystawy, artystom za bardzo miłą współpracę i zapraszam do zwiedzania. Może jeszcze na koniec wspomnę, że mamy nadzieję, że w pierwszym kwartale ukaże się drugi tom Alfabetu Rzeźby. To jest takie wydawnictwo też edukacyjne, które rozprowadzamy w szkolnictwie, zwłaszcza w gimnazjalnym i licealnym, które właśnie tak jak te wszystkie wystawy, które do tej pory były, ilustrują hasła z obszaru historii sztuki w odniesieniu do rzeźby. Dziękuję bardzo.